Dziś zabiorę Państwa w podróż szlakiem kolei wąskotorowej. Dworzec w Nędzy jest jedną ze stacji na dawnej linii Gliwice-Rudy-Racibórz, budowanej etapami na przełomie XIX i XX wieku. Cała trasa obejmowała 10 miejscowości, liczyła 51 km i pokonywało się ją w 2 godziny i 13 minut. Kolej była podstawowym środkiem komunikacji. Tak było aż do lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to w naturalny sposób musiała ustąpić miejsca samochodom i autobusom. Służyła także do transportu płodów rolnych. Raciborskie ziemniaki, buraki i pszenice przewożono koleją do Gliwic, a tam torowiskiem wprost na miejskie targowisko. W latach świetności koleją wąskotorową podróżowało rocznie 1 000 000 osób i przewożono kilkaset tysięcy ton towaru. Budynek dworca w Nędzy wzniesiony został w 1902 roku, kiedy to przedłużono linię wąskotorówki dotąd podróżującej na trasie Gliwice-Rudy o odcinek do Babic. Rok później pociągi dojeżdżały już na raciborską Płonię. Myślano nawet, aby linię poprowadzić do stacji PKP w Raciborzu, ale planów tych nigdy nie zrealizowano. Ostatni skład przejechał tędy w 1992 roku. Niestety, od wielu lat torowiska rdzewieją. Z prób reaktywacji kolei dotąd powiodło się jedynie przywrócenie ruchu w Rudach. Po dawnej kolei pozostał jedynie 7-kilometrowy odcinek ze stanicy przez Rudy do Paproci. Stację w Rudach na początku lat 90. przekształcono w skansen, a w starej parowozowni urządzono Muzeum Zabytków Techniki. Stacja oferuje także przejazdy turystyczne kolejką na dwóch trasach. Zobaczmy, jak wygląda jedna z największych atrakcji tego regionu. Wśród eksponatów skansenu znajdziemy kilka lokomotyw i kilkanaście zabytkowych wagonów. Tabor jest sukcesywnie restaurowany i przygotowywany do eksploatacji. Istnieje możliwość przejażdżki ręczną drezyną, ale prawdziwe tłumy ciągną tu z uwagi na przewozy turystyczne. Krótsza trasa, półgodzinna, wiedzie do pobliskiej Paproci. Dłuższa, 8-kilometrowa, którą przejazd trwa całą godzinę, prowadzi do stanicy, gdzie na pasażerów czeka dodatkowo wioska indiańska. Witam serdecznie, Bartosz Konina, zapraszam na przejażdżkę. Dobra! Że dla tego młodego pokolenia, zważywszy na to, kiedy rodzice teraz zabierają dzieci samochodem, rzadko korzystają nawet z przejazdów pociągami. Przejazd taką kolejką wąskotorową, który rozstaw tu jest naprawdę rzadko spotykany, bowiem tylko na Górnym Śląsku. Na Pomorzu mamy rozstaw 910 mm, tutaj mamy 785. Myślę, że to jest nielada atrakcja i bardzo ciekawe przeżycie. Przeżycie z uwagi na ten charakterystyczny gwizd i stukot kół, a do tego? A do tego przejazd wśród pól, łąk, lasów, przejazd nad rzeką Rudą, pięknym mostem, to bardzo romantyczne przeżycie. Rosnącą popularnością kolejki wąskotorowej zaczęły interesować się sąsiednie miasta, Gliwice i Rybnik. Od roku trwają prace nad dalszą odbudową i wydłużeniem linii aż nad Rybnicki Zalew.